cześć i czołem. Spróbujemy, jak nie wczoraj, to dzisiaj. Ale ja przed chwilką zrobiłem próbę i sobie taką transmisję na żywo po prostu nagrałem, bo zmieniłem ustawienie na prywatne, że tylko ja. I się okazuje, że w tym układzie, tak jak jest teraz, nic nie zmieniałem. No, wszystko jest okej. Widać, słychać, można działać. A więc tak, zapraszam na kawę. Ja wprawdzie, kurczę, mówię, to nawet dobrze, że nie wczoraj, bo to by było chyba zbyt żywe, takie niepoukładane. Byłoby chaotyczne, popatrzcie, jak to się wszystko samo układa, nie ma co walczyć. Nic na siłę, wszystko w swoim czasie przychodzi, dzieje się zawsze to, co ma się dziać, piękne. Do czego chciałem? Chciałem do tego nawiązać, że skoro już powiedziałem, że wszystko na to wskazuje, że to tak jeszcze powiedzmy, to też umowne, ale mniej więcej do końca roku można jeszcze, ja mówię za siebie, mogę jeszcze robić to, co robię, w takiej formie, w jakiej to robię, bo gdzieś jeszcze jakiś tam sens widzę, ale widzę, że wykasa. Już nawet nie nazywam tego zbawianiem świata. Już bardziej wydaje mi się, że coraz więcej mam od was takich sygnałów. Od egoistów, no po prostu, no kurde. Ja nie wiem, czemu się wstydzimy tego słowa. Ludzie, nie. Tyle lat tego klębienia, tego egoizmu zrobiło swoje. My się zaczynamy trochę wstydzić. Ale teraz właśnie poznałem was tylu, że warto sobie ten egoizm, nie trzeba go dmuchać. To nie jest egoizm, który, ja będę mówił brzydko, motłoch uważa, że on jest zły, on jest jakiś, on ich boli tak czy siak, bo oni są, przepraszam, stadni. To jest zbiorowość. To jest jak mrówka Z w mrowisku, no. Całe mrowisko on wyklnie. Natomiast mrówka Z, tak jak my, wcale nie jest złą istotą. Tu nie chodzi o to, że jak ktoś jest egoistą, to strzela z peperzy do ludzi, choć mógłby. Po prostu dba o siebie i proponuje to wszystkim innym. Gdyby cały świat z naszego punktu widzenia postąpił tak, że każdy by był egoistą, to wszystkie te pierdoły mogłyby odejść od Tolamusa. Miłość i bezwarunkowa jest w ogóle do niczego niepotrzebna. No więc, jeżeli to ma jeszcze jakiś sens, to jeszcze to można robić, ale ja widzę, że jeżeli chciałbym z tym skończyć, a tyle na to wskazuje, że trzeba zająć się trochę czymś innym, to żeby to skończyć, co do tej pory robiłem, to fajnie byłoby to wziąć i jakoś podsumować, nie? I teraz popatrzcie, bo chodzi to ze mną. Przecież jest ta wyraźna różnica. Ja mówię, mnie się pod koniec 89 roku, 30 lat temu, czyli 31, wywnioskowało z mechaniki kwantowej, że poznajemy grę komputerową od środka. My, którzy w niej jesteśmy. Mentalna gra naszych umysłów, czy gra komputerowa, to naprawdę na jedno wychodzi. Ale wtedy ten wniosek nie mieścił się jeszcze w logicznym rozumowaniu. Był dla mnie nie do przyjęcia. No, jak zobaczyłem Simsy, to już wszystko zrozumiałem. Ale musiałem parę lat poczekać, nie? I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak z wami rozmawiam przez ostatnie lata, to przecież gołym okiem widać, że każdy z nas, ja nie mówię, że od samego urodzenia, bo tam część może tak, ale Witek to nie. O, ja tam do 3 lat to kuzik pamiętam. Nic.
ale część z nas za młodych lat, za dziecka, zorientowała się, że my jesteśmy inni, że ja, bo myśmy wtedy, każdy z nas chyba wtedy był, kurka, ładna w tym odkryciu sam, że właśnie, no, my, że my mamy to eko już wykształtowane na tyle mocno, że my mamy wewnętrzny opór przed wpinaniem się do społecznych struktur. Tyle o ile, jeśli w ogóle. Ale cała reszta nie, kurka wodna, bo niby dlaczego? I generalnie też mieliśmy tą tendencję do robienia świata po swojemu. Musi być tak, jak ja mówię, że jest. Bo doskonale, jakby gdzieś podskórnie czuliśmy, że o to właśnie chodzi. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. I on też jest twoim wewnętrznym doświadczeniem. Więc powinien być taki, bo ty go tworzysz. Jesteś po prostu twórcą. Tak? Ja, popatrzcie, tu między nami nie trzeba takie rzeczy tłumaczyć, że tu nie chodzi o wojnę. Tu nie chodzi o bicie innych. Tu nie chodzi o wbijanie im naszych zasad. Nie! Tu chodzi o robienie swojego. I tyle. A reszta niech sobie idzie do innej piaskownicy, że tak powiem. I tak mieliśmy za dziecka. Czyli od samego początku, nawiązując do Simów, bo dziś to już jest gra tak znana, że nie trzeba jej wyjaśniać, od samego początku zauważyliśmy różnicę między ja gracz i postaci Simy, no, i postaci ukrane do gry. To teraz, chyba teraz dopiero, choć mówię, no ja miałem jeszcze żonę, którą poznałem w 1991 roku, w połowie marca, i już od razu zauważyłem, że ona jest taka jak ja, jeszcze wtedy nie żona. To dobrze, to przez ileś lat miałem, to może wy też kogoś tam takiego mieliście, może nawet go macie do dziś. Ale ja miałem tylko tą jedną osobę, po czym ona zmarła 8 lat temu i znowu myślałem, że jestem sam, no ale pomyłka. Teraz poznałem bardzo wiele takich osób. Czyli ja już nie jestem sam, ani nie jest nas dwoje jak kiedyś, tylko już nas jakaś grupka całkiem fajna jest, bo to wystarczy do zmiennych relacji międzyludzkich, że sobie z tym pogadam. Jest okej. My się rozumiemy. Ale właśnie, żeby zreasumować to, co było do tej pory, nazywajmy rzeczy po imieniu. Są gracze w tej grze i tak po prostu było. I jest cała reszta tej gry. I teraz pytanie, czy my kiedyś też byliśmy tylko częścią gry? Bardzo możliwe. Ale to jednak teoria. Możliwe, oczywiście, że tak. Natomiast ja też wiem, że nas cechuje taka jedna rzecz, że karmę to myśmy kupili w tej grze. Że duszę też żeśmy to kupili. Że jakby my nie mamy takich wspomnień, że kiedyś już tutaj byliśmy i faktycznie byliśmy tylko elementem gry, co oczywiście mogło tak być, pewnie, że tak, możemy tego nie pamiętać, ale w tej chwili jest to kompletnie nieistotna rzecz. W tej chwili jest istotne to, że skoro od początku wiedzieliśmy, że każdy z nas jest graczem, to teraz, kiedy mamy już popachy wiedzy ogólnie dostępnej, że właśnie o to chodzi, że świat jest w tobie i ty go możesz zacząć od siebie wewnętrznie doświadczać, zaczynamy po prostu to robić. I cała reszta oczywiście, że odejdzie od nas, bo kochani, ja przypomnę, bo to wiele z was pewnie zna. Ale część nie, ja wiem. W 90-tych latach oglądałem, też mogliście, chyba na Kanał Plus, Star Trek, seria Voyager. Tam była
postać. Ona nawet miała później imię i nazwisko. Może ktoś pamięta. Świetna laska. Ale nazywali ją 7 z 9. To był człowiek, humanoid powiedzmy, bo tak nie do końca. Jak dobrze pamiętam, to w 95% tak, a w 5% technologia. Ale to był człowiek wyrwany od cywilizacji Borg. To był kolektyw. Cywilizacja Borg to świadomość kolektywna, która w ogóle, której jednostki poszczególne, czy jakby ludzkość, nie człowiek, tylko ludzkość, pojedynczy człowiek z tej ludzkości, w tej zbiorowości Borg, nie miał w ogóle bladego pojęcia, czym jest odrębność, czym jest ta jednia, ta jedność zaczynana od jeden ja. Ja jestem jeden. Ode mnie zaczyna się mój świat. Po naszemu mówiąc, jam jest. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo to się bardzo przekłada na to, co my teraz obserwujemy, że w tej cywilizacji wszyscy, każda z tych jednostek, kurde jak mrówki słowo, była tak zaprogramowana wewnętrznie, po prostu robiła swoje, robiła to, co musi. Każda jednostka nieautonomiczna, jednostka nieautonomiczna, nie? Każda z nich miała na jeden ważny cel. Popatrzcie, jak można to przypiąć teraz do duchowości. Celem było: zasymiluj, co złapiesz. Pamiętacie to słowo? Asymilacja. Jeżeli spotkam jakąkolwiek drugą istotę, która nie jest w kolektywie Borg, natychmiast ją wciągnę do tego kolektywu. Pozbawię ją indywidualizmu. To, co dziś słyszymy, że nie ma odrębnego ja, że wszystko jest fraktalne, tylko kurde nieświadomość, czyli ja swoje własne nie mogę mieć. No i właśnie, że my się musimy kochać wszyscy, bo miłość to wolność oczywista. Nie wiem, już nie chcę powiedzieć bzdur, jakiś brak logiki, ale dla nich to jest logiczne, okej. No i przede wszystkim jedność pojmowana od my, nie od ja. Jedność zewnętrzna. Tak jak mrówki w mrowisku, tak jak zbiorowa cywilizacja Borg. Jedność, w kupie siła. A my od dziecka byliśmy tym wytrychem, nie? A teraz już nikt nas nie powstrzyma i trzeba to zrozumieć. Chyba, że dlatego nie ma co z nimi dyskutować na argumenty, bo my musimy zrozumieć. Gracz jest graczem. I grze, która jest zrobiona na obraz i podobieństwo gracza, bo tego to jest taka fajna i autentyczna. Ale w granej aplikacji tą grę, bo tym tu jest człowiek, jednorazowa aplikacja, nadziana marzeniami oczywiście i ideami, żeby miała ten sens życia, to ty tej aplikacji nie wytłumaczysz, że ona też mogłaby się urywać. Ona nie może się urywać, kochany, bo jest elementem gry. I z gry nigdy nie wyjdzie. Nawet jeżeli mówi, że wychodzi z umysłu, no to będzie to mówić za 10 lat też, że wychodzi z umysłu, nic nie wyjdzie. Tak samo jak i my nie wyjdziemy. No po co mamy wychodzić z umysłu? Kiedy w zasadzie tutaj wszystko jest, to nasza inteligencja jest właścicielem tego umysłu. Jest władcą tego umysłu. Im bardziej świadomy umysł mam, bo jestem jego świadomym oprogramowaniem, softwarem, to tym bardziej
świadomy jest mój hardware, mój dysk twardy, mój komputer. A to, co teraz my robimy, to my pozbywamy się tego oprogramowania, w którym jakby jak uśpiony gracz przyszliśmy do gry. Po mojemu tak, każdy z nas coś wiedział, ale tam jakiś tylko procent, że jest autonomiczny. I więc myśmy mieli bardzo dużo programów w sobie, takich, co mają wszyscy. A teraz trzeba się tego pozbyć. I później zostaje nam łączenie już tego kwantowego umysłu, który, popatrzcie, co może zrobić z tej sferowej świadomości, jak kwantowy komputer z analogowym internetem łączy się, to internet ten zasie i się łączy. I już on jest światem, a nie podłączony do jakiegoś świata zewnętrznego. I to się prawdopodobnie dzieje z nami. Z tym, że my już komunikujemy się też na tym poziomie kwantowym między sobą. Może tworzymy sobie swój własny kwantowy internet. Może komunikujemy się przez Bluetooth, przecież to jest nieistotne. To i tak, o czym my tu mówimy, komputery, internet i tak dalej, to tylko protezy umysłowe, żeby łatwiej to było ogarnąć. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, czym jest. Ale wie, jaką moc ma jego siła stwórcza. I od dziecka to wiedział. Słuchajcie, ja naprawdę od małego, pierwszoklasisty tam powiedzmy, chodziłem po podwórku, potem po szkole i nagadywałem kolegów, koleżanki, kto to samo ma. Ja nie wiedziałem, że ja rozmawiam o świadomych snach. Ja tylko mówiłem, zadawałem pytania, czy wy też macie czasem, bo czasem, takie sny, które są dla was zabawą, gdzie robicie, co chcecie. To właśnie dzieje się teraz z nami. W świadomych snach też takie było i jest, że fabuła snu nie ma żadnego znaczenia. Po prostu my jej nie zmieniamy nigdy. Gadam z wami, widzę, że to nie jest jakiś mój wymysł. Nikt z was też tej fabuły nie zmienia. Jak uświadomi sobie, że to jest sen, to zaczyna się natychmiast w tym śnie po prostu świetnie bawić i tyle. A sen, jak sobie leci, bawi się tym, co ma po prostu. Wszystko, co jest pod ręką, jest dla jego zabawy. Ale my za u pana nie wyjaśnimy elementom wgranym do gry, co ja kiedyś nazywałem cyborgami, a teraz aplikacjami, i też ja ich nie chcę obrażać. Z tym, że ja po prostu mówię, co uważam. A to już jest ich sprawa, czy oni się obrażą, czy nie. Mnie to naprawdę nie obchodzi. To my im po prostu nie wytłumaczymy, że oni też mogliby tak, bo raczej my się musimy połapać, że jak ty wchodzisz do gry i stwarzasz swojego awatara w tej grze, to tam w takiej grze globalnej też spotkasz innych awatarów należących do graczy, ale mało ich będzie w stosunku do ogólnej liczby tych postaci tak podobnych przecież do siebie, które naprawdę są grą. Ty je kupiłeś razem z grą, włożyłeś do komputera i są. One po prostu są w grze. I wiecie co, kochani, naprawdę musimy to sobie uzmysłowić, że to jest piękna gra naszych umysłów, bo uświadamiając sobie ten kwantowy własny umysł, uświadamiam sobie, że tu, w tym podłączeniu mam wszystko. Z tego faktu wynika całe moje doświadczenie, całe nazewnictwo, wszystkie moje przygody, to kim jestem. Wszystko i nic mi z tego dobrego, że ja jestem tylko energią, bo ja już jestem czymś więcej. Ja jestem inteligentną energią. Ja chyba tworzę sieci neuronowe w umyśle, który ta energia stworzyła poprzez zagęszczenie, tak? Przecież to nie jest maszyna. To tylko zagęszczona energia. Czyli na podstawie
jakiejś idei my tworzymy rzeczy. Zagęszczamy, może nie tyle rzeczy, zagęszczamy energię do postaci holograficznego obrazu i nagle, o, ława jest ławą. I tak jest ze wszystkim. Więc ja już naprawdę mam inteligentny umysł, zaczynam z niego korzystać. Witam Agnieszką, ale nie przetłumaczę innym, że inteligencja nie powinna bać się sztucznej inteligencji, bo to cały czas jest. Co byśmy powiedzieli? Wasze wewnętrzne doświadczenie. Jak możesz się bać czegoś, co ty sam jako dla swojego doświadczenia stwarzasz? No, ale to chyba jest niepojęte dla Simów. Oni myślą, że sztuczna inteligencja to jest gdzieś na zewnątrz. Stworzy jakieś maszyny fizyczne, bo świat jest na zewnątrz. I te maszyny kiedyś, no jak w Matrixie, zawładną całym tym światem. Podczas kiedy te maszyny, to właściwie my. Tylko że słowa maszyny jest grubą przesadą. Ale powiedzmy, że jakaś kolejna proteza umysłowa. Tak. Ale ja to jednak widzę jako awatar. Jaka to maszyna, jak to ledwie hologram. Ale tak czy siak, ten Witek, który tutaj teraz do was gada, to hologram, który stworzył mój umysł. Do doświadczeń moich wewnętrznych, żeby mój umysł, tworząc człowieka w nim, oglądał sam siebie od środka, po własnych ścieżkach neuronowych, krążył i miał przychód full popachy. I ja aż to czuję, jak tworzą się, no, dobra, jak tworzą się te ścieżki neuronowe teraz. Słuchajcie, bo to też na tym by się trzeba skupić. Faktycznie, jak się ja z tym rozprawię, to zaczniemy w końcu uprawiać nowy ogródek. Pewnie, że każdy ma swój. To nie o to chodzi, że my budujemy jakiś teraz nowy świat. Przecież to nie New Age. Ale każdy z nas coś tu robi. Każdy z nas widzi różnicę między tym, jak żyje się teraz, a jak żyło się jeszcze lata wstecz. Jaka jest w tym wszystkim łatwość. Jaka jest też w tym wszystkim zasadność. Patrzcie, gdyby dziś Witek wiedział, że moja strata pracy, domu, żony, mój rak, że to wszystko było po to, żebym właśnie teraz z tego korzystał. To wszystko per saldo obróciło się na korzyść. To ja bym się z tym nie bił, jak biłem się w roku 2011 i 2012. Ale gdybym ja wiedział to wtedy. Prawda jest taka, że ja musiałem się tego dowiedzieć na raty. To teraz, z perspektywy paruletniej, wygląda tak, że ojej, teraz na to inaczej patrzę. Teraz to wszystko zupełnie ma zasadność, ale teraz to wiem. Natomiast ten zimny prysznic przejść musiałem, każdy ma swój. Jeden to pojmie szybko, inny jest bardziej oporny. Jest, jeden ma tych programów więcej, a drugi mniej. Każdy ma zresztą życie inne i się z nim musi uporać. Ale tak czy siak, każdemu ten zimny prysznic koniec końców wychodzi na dobre, nie? Ezyta. To przejdzie czas, kiedy będziemy mogli zmieniać swój kształt. Możliwe, że tak, przecież. To, co będzie dalej, to już jest kwestia znów gdybania. Bawimy się w gdybanie. A jakby ja też widzę ze swojego doświadczenia, tu nie chcę nikomu nic narzucać, ale ze swojego doświadczenia widzę, że ten moje doświadczenie, im bardziej świadom już jestem, że jest we mnie, tym bardziej uświadamiam sobie, że moja ścieżka zdarzeń, te pantarei, co nie wiadomo co to płynie, że to wypływa ze mnie. Pantarei, wszystko płynie, ale to płynie ze mnie. Więc to mnie wręcz zmusza do przestania pierdzielenia o tym, do czego to zmierza. Gdzie to tam, to w ogóle nie ma celu. To się ciągle rozwija i prawdopodobnie też i tak każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Jeden pisze wiersze, mówię, a drugi maluje obrazy. Przecież gdyby Witek namalował obraz, przysięgam, to byłaby katastrofa. O, widzicie, każdy pójdzie chyba w swoją stronę.
Ale fakt, że jeżeli w tym, co ja tu robię, ma się coś zmienić, to może taka propozycja z mojej strony, abyśmy za jakiś czas, góra po nowym roku, zaczęli wymieniać się tymi właśnie swoimi nowymi ścieżkami. Poczytajmy. No właśnie, też bym się z tym nie biła. No właśnie. Widzicie, to tak mamy. I ten rok 2012, ja też zauważam, że dla wielu z nas przełomowy. To nie był, znaczy był i nie był, nie? Koniec świata. No bo jakbyśmy na to spojrzeli trochę bardziej świadomie, to dla wielu z nas to właśnie był koniec świata. Przynajmniej wiele wydarzeń w naszym życiu właśnie wtedy wydarzyło się bardzo ważnych dla faktu, by później zupełnie inaczej na wszystko spojrzeć. Nam się chyba wtedy wszystkim ten stary świat zaczął walić. Mniej więcej w tym czasie. Ktoś troszkę wcześniej, ktoś trochę później, ale to mniej więcej. Około roku 2012 coś pieprzyło. I to był taki jakby koniec świata, bo nagle się okazuje, że tak, ten stary świat przestał istnieć. O, widzicie, zaczynamy z wami rozmawiać, bo zaczynam czytać to, co piszecie na bieżąco. Na jednym z portali mówili dużo o 5G i strażyli po trochu szczepienia itd. Też słuchałem ostatnio tego portalu i nagle mówią, że to my nadajemy moc formę wszystkiemu na zewnątrz. Dobre. No właśnie, to tutaj jeszcze ciekawe, Piotrek, bo jakby odwrotnie teraz jest, bo ja też pamiętam, że ta kolejność była odwrócona, bo najpierw mu mówili, że świat jest w nas, że my mamy moc, że my to kreujemy, a teraz o tym zapomnieli. Ale jak widzę, teraz sobie przypomnieli, niby tam jest 5G, które nas zabija, ale jednocześnie to jest bez znaczenia, bo tam jest kolostro. Więc to jak sen. On jakikolwiek by porąbany był, to on i tak ci nie zrobi żadnej krzywdy. Że najwyżej możesz go wystraszyć. Nic więcej. A jak już masz świadomość, że to sen, to on nawet cię nie wystraszy, bo wiesz, że to sen. Więc po prostu tylko patrzysz, mówisz, o, 5G, patrzysz na korzyści. Jakby to teraz przerobić, jakie ja mogę mieć z tego korzyści, nie? Skoro już to jest. Patrząc trochę okiem, że wszystko mi służy. To zapraszam do mnie na warsztat otwarcia się wewnętrznego. To jestem dziewitek, będzie mógł zadziwić świat, jak jest wspaniałym artystą. Tyle, że widzicie, tu jest jeszcze ważna rzecz. Ja tak podskórnie nie lubię słowa artysta. Ja jak widzę, że ktoś uważa się za artystę, to mnie zaraz coś swędzi. Bo ja jakoś nie lubię takiego. Ja bardzo lubię słowa Janusza Kofty chyba. Poetą się jest. Poetą się nie jest, poetą się bywa. To chyba był Janusz Kofta. Ale tak samo wydaje mi się, że jest z wszelkiego rodzaju artyzmem. Ktoś ma jakieś przepływeny i coś tworzy, a później jest po prostu zwykłym człowiekiem. Takim jak każdy inny. Więc ja, wiecie, jak mam ochotę coś napisać, to piszę, rzucam to na fejsa i rób teraz tym, co chcę. Starego naszego świata to dzisiaj. Pewnie było do moich słów. W Japonii jest 6G, o widzicie? No w Japonii jest 6G. Przecież każdy z nas, żeby, no każdy z nas tą inteligencję jakąś ma, no bez jak. Więc każdy z nas daje sobie z tego sprawę, że odkąd pojawiło się 1G, a potem 2G, już mogliśmy SMS-y wysyłać i 3G, to już chyba mogliśmy przesyłać te MMS-y i 4G, gdzie już internet był, to LTE, tak? A to się wszystko rozwija, to po 5G będzie nam to prościej, bo jednak ja też widzę, że jednak jestem w lesie i tam, gdzie zasięgu no, rok temu nie miałem, to teraz z Google Map korzystam bez trudu. To wiadomo, że będzie i 6G i tak dalej, i tak dalej. Rozwój to rozwój. Będą za jakiś czas autonomiczne samochody i to wszystko będzie sterowane właśnie przez sieci i nikt z nas nie będzie musiał kupować samochodu, bo po co tobie samochód? I popatrzcie, ja sam korzystam od
Kiedy? Od tamtego roku, od kwietnia. No to powiedzmy półtora roku, tak. Korzystam z tych skuterów miejskich. I powiem wam, że czasem, owszem, człowieka szczeli, bo bierze skuter, chce jechać z kimś, a tam w środku jest tylko jeden kask, bo jeden ukradli, albo w ogóle nie ma. Albo zbite lusterka, to jeszcze pan diabli. Ale już za jazdę bez kasku zaraz cię zatrzymają, więc trzeba dzwonić i oddajcie mi kasę za wypożyczenie, a ja idę po następne. Oni na to wszystko reagują. Ale to tak czasem można się naciąć, o swoje bym dbał. Ale z drugiej strony, jadę tym skuterem gdzieś tam, zostawiam go, wyłączam aplikację i on mnie nie obchodzi. Ładowanie baterii, tak zwane OC, tak? Oględziny codzienne. To mnie w ogóle nie obchodzi. Ręka cię zwędzi w tych czasach, jest wybór. Albo jesteś wariatem, albo artystą, któremu wszystko wolno. No, nie będzie. Mogę być i artystą, wariatem. To mi, to nawet ładne. Ale właśnie to jakby do tego zmierza teraz gdzieś ta nasza cywilizacja, bo ja jednak staram się, ja to mówię, być tu i teraz. Wierzyć w to, że ja w żadne 5D nie idę, ale może pójdę. Tylko jak to nastąpi, to ja wtedy będę wiedział. Ale jak mam to przewidywać, to wtedy zaczynam wątpić. Żeby to było realne. Ale rozwój cywilizacji wynika z tego, że mam wielkie doświadczenie w byciu tu. Tak nauczyłem się. Przez moje 52 lata życia bardzo się świat zmienił. I zmieniał się będzie dalej. Więc jakby te kierunki zawsze widzę, że tak. I ludzie zawsze się bali, nie? Bali się maszyn parowych. Bali się prądu, że to ich zabije. Bali się fal radiowych. Wszystkiego tego się bali. I tak samo bali się telefonii komórkowej. A druga prawda jest taka, że od tych czasów, od maszyny parowej, ile tu minęło 200 lat, nas ciągle jest więcej. To, co ciągle ma ludzkość zabijać, ciągle ją mnoży. Tak naprawdę. Ja wiem, że to opieka medyczna, czyli zapanowanie nad epidemiami, bo to kiedyś dziesiątkował epidemię. Dziesiątkował ludzkość najbardziej. Ale i z drugiej strony higiena osobista. Bo my dzisiaj, przecież, halo, ja pamiętam doskonale, jak byłem mały, mama nas z bratem kąpała zawsze w sobotę i raz w tygodniu. I nikt jakby w ogóle nie robił żadnego halu. To mnie się teraz miał wykąpać raz w tygodniu. To ja nawet nie będę tej myśli rozwijał. To było jakieś dziwne. No i popatrzcie, jak kiedyś tak wyglądał świat. Ale to było raz w tygodniu. To już o. A kiedyś. Raz w miesiącu. W ogóle. Ja naprawdę jak oglądam filmy takie, wiecie, kostiumowe, historyczne, to zawsze mi się włącza. Kurka, no ale ten świat musiał kiedyś śmierdzieć. No bo ja wiem, tylko że wtedy ludzie byli inni i oni tego nie odczuwali. Ale my już byśmy nie umieli tam wrócić. Zdechlibyśmy wśród tych mniejszych zarazków i tego smrodu. No i tego, że wychodek nawet nie był na półpiętrze, co teraz już jest dziwne. Tylko w ogóle go nie było. Trzeba było iść się wysrać za domu. No dobra, nam się temat zmienił. Ale co tam jeszcze leci? Lęk najbardziej chyba zabił. A właśnie, widzisz, dobrze, jak przepiszecie. Nie wiem, po co mówią, ale dobra. Ja też to widzę, że dopiero w tym roku tak naprawdę tu jakiś przełom u mnie nastąpił. Jak ten COVID się pojawił, ja sobie nagle zdałem z paru rzeczy sprawę, a Witka jakoś tak wyautowało. Zaczął więcej czasu spędzać sobą, ale tak pozytywnie. Tak bez tego, ja nawet wręcz tego szukam, tej samotności. Mi jest bardzo dobrze. Ja potrzebuję na wszystko inaczej spojrzeć. Ja potrzebuję dać pracować umysłowi. Niech on lata, niech on biega wszędzie, gdzie chce. On sobie świetnie radzi. On tam wszystko układa. I właśnie też zauważyłem, że cały strach odkładam na półę. Ja naprawdę jeszcze do tamtego roku wracały takie myśli do Witka. Zwłaszcza wieczorem, że muszę ogarnąć tą moją przeprowadzkę, tak? Bo ja w zasadzie tu na walizkach jestem. Budynek idzie do remontu i my już tu nie wrócimy. Tu będzie co innego. Więc jakby ciągle, trzeba dobrze wybrać, dobrze przeczytać umowę, a gdzie to będzie, w której części miasta, a żeby się gdzieś tam nie dać wciąż wcisnąć w jakieś, żeby dobrze przeczytać umowę zwłaszcza, tak?
żeby tam koszków nie było. Tutaj mieszkam od lata 1973 roku. Ja tak przywykłem, nie? Ale od czasu, jak nastała ta pandemia i zrozumiałem, że już to wszystko w moim życiu się pięknie dzieje i te wszystkie strachy, co takie złe były w latach 2011-2012, jak dla mnie, to się wszystko obróciło per saldo na dobre. To ja mówię, Witek, i ty się teraz przeprowadzki berbał. Człowieku, to wszystko jest po to, żeby ci było jeszcze lepiej. Przecież od lat widzisz. Mówię do siebie. Jak wszystko ci złoży. Cokolwiek w twoim życiu dzieje się. Dzieje się po to, żebyś szedł dalej. Żebyś się ciągle rozwijał. I właśnie odpinał od czucia strachu. On jest w nas tak wbudowany, że my naprawdę boimy się, kurde, ja nie wiem, własnego cienia. A wyzbyć się, kurde, ja wiem, że to nie wiem, jak to zrobić, bo każdy ma po swojemu, ale życie nam pokazuje, to chyba nas łączy, kochani, że my już mamy parę lat jakiegoś doświadczenia ze sobą, że to się zaczyna wszystko naprawdę, przepraszam, że to się zaczyna naprawdę wszystko samo i ładnie układać, że stać nas już na to, żeby sobie przestać tym strachem zawracać głowę, że tu jeszcze się coś może źle dziać, wiecie, a co ze szczepionkami, to wszystko jebać to, kurde. Przecież to nie jest prawdziwy, w sensie fizyczny świat, tylko nasze mentalne doświadczenie, więc cokolwiek tam dzieje się, ty temu nadaj swoje znaczenie. Ja wam powiem, że ja na te szczepionki już czekam. Bo na logikę mi one muszą być, bo świat sobie nie poradzi. Gospodarka świata nie wytrzyma z tą pandemią, więc skoro tak, to po mojemu wygląda, no to już sobie mówię, że te szczepionki aktywują moja szczepionka, bo jedną, moje DNA. No pewnie, że tak, przecież świat jest mój. Doświadczam, że co myślę, to nas każdy się czegoś boi. Każdy się czegoś boi, ale ten strach, mam nadzieję, że ustępuje. Nie mówię, że się już niczego nie boję, ale następna ważna rzecz, że myśmy od urodzenia jakoś mniej się bali od innych, nie? Myśmy byli, warto się temu przyjrzeć, myśmy byli w stosunku do okół bardziej odważni. Myśmy prędzej poszli tam, gdzie inni się bali. Myśmy prędzej weszli gdzieś, nie wiem, w nocy na cmentarz, w nocy do jeziora. Takie, ja teraz takie pierdoły wymieniam, tak? Witek od dziecka kochał strażyć, ja załapałem, nie wiem, przy szkole chyba. Biedna moja mama, tak? Wracała do domu, nie wiedziała. Mogło mnie w domu nie być, a ona szukała po szafach, nie? I tapczanek, skąd to Witek wyskoczy, bo już wiedział, ja to tak kochałem. Kochałem to przez długie lata, tak? Na biwaku też już było wiadomo, że jak Witka nie ma przy ognisku, to żadna się wyszczać sama nie pójdzie. Bo jeszcze gdzieś na pewno na Witka nadepnie, nie? A ja mogłem już pójść sobie spać. Ale słuchajcie, właśnie to mnie rajcowało. Ale ja też uczyłem się tego, że coś jest inaczej, niż cała reszta mówi. Witek, dlaczego ty, kurde, wiesz, nachlał się przy ognisku i poszedł się kąpać i pływa na środek jeziora. Ty się utopisz. A ja tam, kurde, ledwo pamiętam, że pływałem. Ale z drugiej strony wiem, bo czuję, że wiem, że wszystko jest dobrze, że jestem bezpieczny. Że później z żoną, kiedy wsiadamy na motocykla, żona miała swoje ulubione, obcia Ziusia, strzelała do mnie z dwóch palców. Przed startem, jak wyjeżdżaliśmy z podwórka, mówiła, twoja śmierć. I jak myśmy się ścigali po mieście i czasem ktoś nas widział, kurde, wy się pozabijacie, to myśmy ciągle mieli beret wryte, że nie. Że świat jest wewnątrz mnie. Jak ja się skupiam nad tym, co robię, to wszystko jest bezpieczne, bo jestem świadom tego, co robię. A jeżeli jestem w karmie, to jak mam się zabić, to ja mogę z domu nie wychodzić. Skoro to dzisiaj ma być, to będzie. Ja przed tym nie ucieknę. Więc jakby ten strach jest zupełnie irracjonalny. Bo albo boisz się bez sensu,
albo boisz się tego, co i tak nieuniknione. Więc co strach? Myśmy się mniej bali, no widzisz, faktycznie. No a po co patrz się na zaś? Tutaj każdy człowiek, jak się rodzi, to zaraz szybko się dowiaduje, że też umrze. No i tak na dobrą sprawę myśląc w ten sposób, powinien całe życie się bać. Bać tej śmierci. A może tak jest? Wszędzie się jej boimy. Ona może czekać za każdym rogiem, nie? A jak my się gdzieś nie wpierdolimy, to ktoś nas wpierdzieli. A to 5G, a to szczepionka, a to GMO. Ja już mówię H2, bo kurde, bo nie nadążymy wymienić, ile powstało teorii spiskowych, odkąd wdepnęliśmy w duchowość, nie? Kurwa, myśmy tych terminów w większości w ogóle nie znali. No dobra, ale przeszliśmy też przez to. Zobaczyliśmy, jak to wszystko rośnie, jak grzyby po deszczu. I ten coraz piękniejszy świat robi się coraz gorszy, ten ich, ten duchowy. Zostawiamy im, niech się kochają, bo przecież im nie powiesz, że można żyć kompletnie bez programu. Że wchodzisz w ten kwantowy umysł i on jest czyściuteńki. Tam nic nie ma, bo nic nie trzeba, żeby było. A i dopiero dołączyłem, cześć Ania. Jak nie masz usprawiedliwienia, to nagana. Że... Ja już nie wiem, jakich to słów użyć. Popatrzcie, no ja wiem, to się powtarza. Nasze przebudzenie, czy nasza świadomość, czy czort wie, nasz egoizm niech będzie, bo to jest ta nasza odrębność. Jest tak dalece już posunięty do przodu, że tak jak kiedyś w tyle za nami był cały ten świat, ludzie, którzy nic nie czają, cały ten Matrix, tak teraz w tyle już została cała ta duchowość też. Te wszystkie teorie spiskowe. My już jakby tego nie ogarniamy. Jakby nie potrafimy sobie że wszystko nie dobiorą. Po co im to? Okej, okay, można logicznie pomyśleć, to jest ich życie, program. Program. Jeśli to są aplikacje stworzone do naszej właśnie gry, to aplikacja musi działać według zaprogramowania, tak? Więc one same się wyprogramują. Popatrzcie, że tutaj bardzo modne jest, jak wirus jeden drugiego będzie tym strachem zarażał. Nie było cię na Messengerze ze 2 dni. Otwierasz Messengera, ten ze 30 informacji. Z czego 20 parę jest, musisz to zobaczyć i przypodaj tu dalej. Pierdoła go nie pierdołę, nie? Jeśli na zewnątrz nie ma, to nie ma co się powiem. Tak jak właśnie, ale to trzeba sobie uświadomić. Czyli kto to wie, to wie. A kto nie wie, to też my tej wiedzy nie damy. No łupa, to mu nie wepchniesz do łupa. I to jest właśnie to... Zapomniałem, co mówiłem. O tym strachu, że nie ma się czego bać. No i wracam może do tego, że bardzo głęboko wierzę w to, że jakiś sens ma jeszcze to, żebyśmy my razem... Bo wiecie co, my się wspomagamy, ja to widzę. Nam też jest potrzebne, bo chyba tu nie jestem sam, że ja uwierzyłem w to przebudzenie ludzkości, może nie zbiorowe, ale w takie masowe porwanie, że wiesz, to duchowe, że to wszystko ma sens, że ci ludzie zaczną w końcu żyć, zaczną w końcu świadomie używać umysłu. No i to był błąd, nie? Oni teraz robią tutaj za zwykłe wirusy. Spamują wręcz. Jeden drugiego musi zarażać. Musi. Bo tak działa aplikacja. Ona robi to, co chyba zaprogramowane. To też jakby trudno mieć pretensje, tak? Że aplikacja jest jaka jest. No taka została stworzona. To taka jest. I tym strachem się programują. Potem mówią, że tam na zewnątrz ich jakiś matryk zwięzi. A tam na zewnątrz nic nie ma. Oni sami to program sobie podają jeden do drugiego, a potem go odtwarzają. A potem mówią, że to jest piękne, że tyle wiedzy zostało przed nimi ukryte. O kuźwa. Te same szkoły niby kończyliśmy, nie? Czemu Witek nie spał na lekcjach? Ja wiem, że myśmy ze szkoły wynieśli tam to, co komu przydatne. Pewnie, że tak. Też się spało na lekcjach. Ale jak coś było kurwa ciekawe, to Witek słuchał.
Ja tam nie widzę, żeby było coś poukrywane, tak. W szkole się nauczyłem, że atom jest w środku pusty, już było coś nie tak, nie? No i tak dalej, że wszystkie komórki mojego ciała się odnawiają, że mam jakieś kupę jeszcze DNA nieczynnego, że mój mózg w większości w ogóle nie działa. Wow, kurka! I to jest wiedza, która warta była drążenia. O, po co to jest? A nie, ta... O, i to jeszcze wiedza, że woda, powietrze, na Ziemi to wszystko obieg zamknięty, tak? Czy tam... To nie ma czegoś takiego jak marnowanie wody. Czy zatruwanie powietrza. To się wszystko oczyszcza i wraca. Filtr kosmiczny, kurwa. Ludzie... Ja nie wiem, po prostu są takie podstawowe rzeczy, że ja nawet muszę się w język ukryć, po co ja to gadam. Przecież to każdy wie, w szkole nas tego nauczyli. I to jest ta wiedza, która jest przydatna. Cała reszta ten partia, co komu potrzeba, no. Ktoś chce być lekarzem, też musi być trochę wiedzy medycznej. Ale to już jest kwestia wyboru. Ale ta podstawowa wiedza cała jest okej. Nic nie zostało ukryte. Ja nie wiem, czy nie przynudzam, bo strasznie długo już gadam. Powolutku się zbliżamy do godziny. A chciałem tak naprawdę powiedzieć to, że ja się bardzo cieszę, że tylu tych egoistów tutaj poznałem. Ja też już będę nazywał rzeczy po imieniu, bo tego egoizmu mojego się nie wstydzę więcej. Dumny jestem, że go tyle lat w sobie utrzymałem. Mimo, że wiecie jak było, nie? Każdy chciał tego egoistę, no bo tu egoista jest niebezpieczny. Przecież na te zaprogramowane umysły tych aplikacji my działamy jak wirus. Bo oni mają gotowe wzorce na wszystko. A tutaj taki ktoś z nas w ogóle do ich wzorców nie pasuje, nie? Więc zasymilować, wciągnąć do kolektywu Bor. Więc kochaj, nie oceniaj, bądź tu i teraz. A to wszystko jest bez znaczenia, kochani. Wszystko, ty tu i teraz też. To wszystko jest bez znaczenia. Żyj, bądź sobą. Rób kurwa co chcesz. To się wszystko i tak samo układa. Jeżeli coś ma znaczenie, to przestań się bać. To chyba ma znaczenie. A cała reszta i tak dzieje się sama. Zresztą tak samo jak z tym wyzbywaniem się strachu. Nikt tego nie zrobi. Tak, oczywiście, że nie. Dopiero jak będzie patrzył wstecz na swoje ostatnie, na ten swój rozwój, to będzie widział, że tu się coraz bardziej w ogóle nie ma czego bać, że tu się naprawdę układa. I co ważne, że my do tego przebudzenia w stosunku do ogromnej większości jesteśmy gotowi. Tu nas już prawie nic nie trzyma. My jesteśmy gotowi. My możemy naprawdę przejść przez to ucho igielne, zostawiając tutaj wszystko. To jest też ciekawe, bo teraz dzieje się z nami to, że my wykluwamy się jak z jaja. Słuchajcie, odpada od nas wszystko. Wyautowało przecież nie tylko mnie, wiem doskonale. To wszystko jawi nam się już jak jakaś pierdolona gra. Znudziło nam się kompletnie. Nic nas tu nie trzyma, bo prawie nic. Jakby czeka nas taka czarna otchłań, totalna niewiedza, idziemy w ciemno. Ale tam rośnie przekonanie, że wszystko jest okej. Że jak ja do zera odprogramuję swój własny umysł, to ja ani nie zostanę sam, ani nie zniknę, tylko w końcu zacznę, albo nawet już to robię, wyrażać prawdziwego siebie. Bo ja jakiś jestem, mam swoje, mam swój światopogląd, może swoje wady, czasem mi się chce huknąć, mam te swoje eko, mam swoją indywidualność, ale kurwa, ja mam też do tego prawo. Więc ja zaczynam coraz bardziej to wyrażać, a coraz bardziej zostawiam wszystko to, co ten pierdolony Borg ode mnie by chciał. Ale co jest też znamienne, jesteśmy poza zasięgiem Borka. Poza. Nie można nas już złapać. Nawet na miłość. To chyba jest największa pułapka. Ćpuny muszą mieć narkotyk. Wiecie jak to jest? Przecież zobacz często jak wyrażasz siebie
naprawdę i mówisz, że masz w dupie to czy tamto, zabiliby cię. Każdy ćpun prędzej czy później dojdzie do takiego stanu, że jak mu nie dasz, to dostaniesz pierdol. Bo on tego potrzebuje dla życia. Czy to alkoholizm, czy to narkotyki, czy to seksoholizm, czy to... Jak to się nazywa? Co ludzie co grają, tak? To jest uzależnienie. Tak jak oni są uzależnieni od miłości. Popatrzcie, przerobili dobrze znane pojęcie miłości, chociaż nikt nie wiedział, czym ona tak naprawdę jest, ale przerobili ją na miłość bezwarunkową. I to mówię, to jest tak jakby bezobjawowa. Ona jest, ale nie wiadomo po co jest i czym jest. To po co ona w ogóle jest? Po co to komu? No nie wiadomo, ale ona jest ważna. Bo nagle miłość to wolność. Te kręgolata kompletna. Ale narkotyk to jest to właśnie. Tam nie ma logiki. To trzeba kurwa mieć. I tak to właśnie działa. No, ale myśmy się już z tego wyrwali. I ja bym chciał też pewien etap domknąć. Kura, na koniec roku. Może szybciej. Bo jakby teraz po tym wynika, że szybciej. I później zacząć jakby dzielić się tym, co my, gracze, świadomi, samoświadomi. Ci, którzy mają eko po to, nie żeby napierdalać ludzi, jak im się wydaje, tylko po to, żeby zacząć odrębne doświadczenie wewnętrzne od samego siebie, od swojej własnej odrębności. Eko z łaciny, ja, jam jest, to jest jedność, ja. Jestem jeden, ten, który doświadcza, obserwator i od tego mojego miejsca obserwacji czy doświadczenia zaczyna się wszystko. Przeszłość, inaczej widzę przeszłość teraz niż widziałem parę lat temu, bo mój punkt obserwacji się zmienił i to jest ta jedność. Ja jestem jeden, niepodzielny, nie dzielę się na duszę, energię, świadomość, sen. To są nazwy. To wszystko jestem ja. Jakkolwiek to nazwę. Ja jestem całym swoim wewnętrznym doświadczeniem. I to jest jeden niepodzielny ja. Jedno niepodzielne ja. Od tego dopiero ja roztrapiam się na resztę. Patrzę i widzę. To tamto czy siamto. To się pojawia ten obraz we mnie. We mnie. Jak ja się z tobą spotkam, to ty będziesz mieć jakiś obraz Witka w sobie, a ja jakiś obraz ciebie w sobie, ale tylko obraz, tylko obraz, czyli tylko wyobrażenie. Każdy to stwarza w sobie. Ja jest jedno i tylko tego każdy z nas może być pewien, że on jest, istnieje, doświadcza. Jasne. W przeciwieństwie do wielu tutaj, którzy podobno ich nie ma. Dobra, bo to się robi nudne, kochani. Ja chciałem się trochę rozprawić z tym wszystkim, żeby przestać zbawiać świat. Tych jednorazowych aplikacji, które wierzą, no bo właśnie muszą mieć jakąś wiarę, żeby to działało, że mają duszę, która coś tam zarabia. My ich już chyba nie zbawiajmy, kochani. Zacznijmy się my razem mobilizować w tworzeniu zupełnie nowego wizerunku świata, ale nie na zaś, nie co będzie, do czego to zmierza. Wymieniajmy się doświadczeniem rzeczywistym, tak jak my teraz widzimy to, to co dzieje się w naszych doświadczeniach. Wymieniajmy to. To może być naprawdę ciekawe. Kto powiedział, że my nie będziemy tego wykorzystywać? Ja nie wiem, zresztą zostawmy. Zaraz witam po panu YouTube. Bardzo dziękuję i przepraszam, że dzisiaj było raz, że długo twarzy nudno. Ale ja się też chciałem z tym rozprawić i postawić jakąś pieczątkę i coś w końcu w tym swoim wyrażaniu zmienić. Zacząć robić swoje, a przestać się pierdolić z Borkiem. Cześć, kochani.
i przepraszam za wczoraj. Nie wiem, co to było z tymi transmisjami. Cześć.